Ja próbowałem ostatnio sobie przypomnieć, jakie było najdziwniejsze miejsce, w jakim zdarzyło mi się grać, i to było więzienie. Słuchajcie, bo mój kumpel był strażnikiem więziennym. I on stwierdził, że zaprosi nas, stand-uperów, żeby podnieść poziom kultury w tym ośrodku. Także świetny pomysł. Medal z ziemniaka i na lodówkę. Ale ja się podekscytowałem mega, wiecie, ja nigdy nie byłem w więzieniu. Nie dlatego, że jestem dobrym człowiekiem, po prostu zacieram ślady. I byłem mega turbo podekscytowany. Zacząłem oglądać dokumenty o więziennictwie. Wiecie, Harry Potter i więzienia z Kabanu. To jest mocne kino. Nie dotarłem do końca. Nie dla każdego. Potem jeszcze było ten. Więzień miłości. 299 odcinków tureckiej telenoweli. I możecie pomyśleć, że to była strata czasu? I macie kurwa rację. W każdym razie, byłem mega turbo wkręcony, ale dzień wcześniej, dzień przed występem zadzwonił i powiedział: słuchaj, jest jedna ważna rzecz, o której zapomniałem ci powiedzieć. To będzie więzienie, ale dla osadzonych kobiet. I moja wyobraźnia eksplodowała. Wiecie, ja sobie wyobraziłem, że to będą 20-letnie, luksusowe prostytutki, zwinięte z jachtu jakiegoś szejka. Część z nich, może połowa, to będą dziewice, które gdzieś tam czuły, że mnie spotkają na swojej drodze w życiu i się oszczędzały. Jebcie się, to moje marzenia. I byłem turbo mega wkręcony. Ja wiecie, wyobrażam sobie, że nie wiem, że będę szedł tą alejką, one będą waliły miskami w kraty, będziesz mój. Dzień wcześniej, na spacerniaku, będzie licytacja, pójdę za pół tampona, chuj ważne, że nie za darmo. Ja nawet specjalnie założyłem luźniejsze bokserki, że z jednej strony stawiam opór, ale też nie chcę robić problemu. I wszystko wyglądało spoko do momentu, kiedy nie weszliśmy na salę. Bo wchodzimy na salę i to jest prawdziwa historia, jeden do jednego. Wchodzimy na salę, średnia wieku tych kobiet 50+, i na sali jest mniej zębów niż kobiet. Daję słowo, gdyby one się uśmiechnęły, mógłbym policzyć to wszystko, ich zęby na pasach jednej ręki. Gdyby się uśmiechnęły, bo one nie chciały tam być. To była najgorsza publiczność ever. One przyszły ze swoich cel z takimi taboretami, wiecie, obdrapane, zerdzewiałe. Siadają, mega zestresowane i naprawdę nie chcą tam być. No to próbuję jakoś rozładować atmosferę, wchodzę i mówię, no uśmiechnijcie się dziewczyny, co jesteście takie pozamykane? No właśnie ten żart nie wszedł. Nie powiem, byłem lekko zawiedziony, ale pomyślałem, dobra, może wymagająca publika, może się nie znam. No to rzucam dalej, no lecimy gdzieś po wszystkim, śpieszycie się, mamy trochę czasu, no też nie weszło. I słuchajcie, jakby już no, mówiąc wprost, ja byłem trochę poirytowany, bo czasami zdarza się, że ktoś na występie trafi przez przypadek na stand-up, czasami to mu nie podejdzie, wstaje, wychodzi, spoko. Ja dlatego lubię, jak w pierwszych rzędach siedzą ludzie na wózkach, bo nie powie, o staję, spierdalam. Chodzi o to, że... Jak ktoś wyjdzie z występu, to spoko, ale jak 50 osób chce wrócić do celi więziennej, a nie słuchać ciebie, to boli trochę w duszę, rozumiecie? A więc trochę mnie poniosły emocje i mówię, dobra, skoro humory w kratę, to ja spierdalam. I nie było łatwo. Zrobiłem swój program, żeby nie było. On był abstrakcyjny, trochę tam o pająkach i tak dalej. Dawno temu było coś takiego. W każdym razie, po mnie wyszedł Lotek. Kojarzycie Lotka? Noba, oczywiście. Pan krytyk się odezwał, fantastycznie. No, jeszcze jebane złożył noga. Noba. Do czego zmierzam? Lotek wiedział, że jest ciężko. Wiedział, że musi przygotować, załadować chałbicę i wyładować od razu im w twarz. Wychodzi i mówi, fajne macie te druty nad murami, żeby wam gołębie nie srały. I to też nie weszło. To był beton, nie do rozkucia. One wolały wrócić do cel więziennych, niż nas słuchać. Ale był trzeci komik. Nie będę już z nazwiskami, po prostu to był kretyn. To był taki kretyn. My go woziliśmy, bo mieliśmy na niego dotację z PFRON-u, dosłownie. W McDonaldzie puszczali nas w kolejce, bo myśleli, że to jest jakiś program starszy brat, starsza siostra. I on wychodzi, teraz żeby wam to zobrazować. On był tak, trochę Rich z mody na sukces, który się ubiera w Tesco. Seriale mu się w ogóle pojebały. Miała być dynastia, wyszły miodowe lata, no kurwa, to się nie zgadza. I mało tego, on miał jedną zasadniczą cechę, która była irytująca, bo jak się uśmiechał, widać mu było ósemki. Takim ludziom się nie ufa z automatu. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Macie ten obraz tych biednych, przestraszonych kobiet, prawda? I on wychodzi. Tam siedzą te biedne babulki, 50+, może były, nie wiem, może miały 20 lat, były z warszawskiej Pragi, nie oceniam. Dziewczyna z Pragi się wkurwiła, ja wychodzę. Nie denerwujemy się. Wiecie, połowa z nich siedziała za to, że zajebała konkubenta butelką, powinien, bo za wolno polewał.
I przednie wychodzi ten koleś. Garnitur z pierwszej komunii, buty wypastowane i coś sobie wkręcił, że chce z nimi pogadać. I wchodzi i mówi, no to powiedzcie mi, co tam u was? One, nichuja nie będziemy sypać. Beton. On dalej. Powinien już dawno skumać, że powinien to skończyć, zejść, cokolwiek. Ale on próbuje dalej i mówi, no to nie wiem, no powiedzcie mi to coś, no nie wiem, no może macie jakieś problemy? Do kobiet w więzieniu. Żadnych problemów. Wakacje życia. Turnus atrakcji. Escape room tylko od 5 lat nie mogło znaleźć klucza. Kretyn straszny. Ale była tam kobieta, znaczy to musiała być kobieta, umówmy się. No bo to był ten oddział, tak? I ona była na końcu sali i postanowiła rzucić mu taką dechę ratunkową i krzyczy z końca sali. Żeby nie było, ona w ogóle była przypakowana, ostrzyżona na krótko, miała wytatuowaną łezkę, to już jest gruby kaliber. I ona z końca sali krzyczy, koleżankę wczoraj pobili. I z drugiego końca sali słychać, i noga mnie boli.